Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o Styled Components, czyli o frameworku CSS-a, którego będziemy używać do stylowania naszych komponentów w tym projekcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i razem ze mną będziecie chcieli z niego korzystać. Nie jest on trudny, wymaga kilku, można powiedzieć, sprostowań i jak robić pewne rzeczy, ale już jak je poznacie, to jesteście w stanie naprawdę fajnie robić niektóre rzeczy za pomocą właśnie Styled Components. Tak jak możecie zauważyć tutaj na przykładzie, Styled Components działa w ten sposób, że tworzycie sobie jakąś zmienną, nazywacie ją nazwą waszego styla. Załóżmy, że chcemy sobie ostylować tak jak w tym przykładzie button. Zwykle ja używam czegoś takiego, że piszę styled button, żebyśmy wiedzieli, że są to po prostu style, ponieważ jak wiecie, kiedy nazwiemy coś button, no to ktoś może pomyśleć, że jest to component button. Także fajnie jest nazywać to za pomocą przedrostka styled, o czym powiem w kolejnej części tego poradnika. No i jak już wiemy, że chcemy na przykład ostylować nasz baton, dajemy nazwę temu stylowi, to porówna się, na przykład stylujemy baton, czyli odwołujemy się do styled.baton, a następnie w środku piszemy style. I tak naprawdę działa to tylko i wyłącznie w ten sposób. Następnie pozostaje Wam tylko wyrenderować ten komponent, czyli na przykład dajecie tutaj baton, dajecie coś w środku i zamykacie ten tag. Bardzo ważna kwestia. Ten styl możecie nadpisać, tak samo jak zaimportujecie jakiś styl z innego komponentu, to możecie go nadpisać o w taki banalny sposób, czyli dajecie sobie styled i w nawiasach znowu stylujecie ten tutaj komponent. Wiem, może to troszeczkę słabo wyglądać na ten moment, natomiast zaraz zaczniemy w tym pisać i zobaczycie, jakie to jest proste. Aby styled komponent zadziałało w naszym projekcie, musimy sobie to zainstalować. Także możemy wpisać Gatsby styled components install. Dlaczego Gatsby? Ponieważ różni się to instalacją troszeczkę od zwykłego Reacta i musimy sobie skopiować tą linijkę, a następnie to zainstalować. Czyli otwieramy sobie drugi terminal w moim przypadku, wklejam to, no i niech się instaluje. Następnie, tak jak tutaj jest notacja podana, fajnie byłoby ten styled components dodać do Gatsby config. Na tym etapie mogę Wam przypomnieć, każdy plugin, jaki dodajemy do naszego projektu, musi zostać tutaj podany w tym Gatsby config, żeby Gatsby po prostu wiedział, jakie zależności ma instalować przy najbliższym odpaleniu projektu. Jak już cały plugin Wam się zainstalował, to możemy stworzyć nasz pierwszy styl. Ja zwykle w moich projektach robiłem to w taki sposób, że na przykład jak mam tutaj komponent book i ten komponent jest w molekułach, no to jeżeli mam tutaj, załóżmy, ten title i chciałbym ten title ostylować, to tworzę w folderze atoms folder book, a następnie w środku tworzę styl do tego komponentu book, który znajduje się w molekułach. W naszym przypadku to będzie styled, załóżmy, title.js. Tutaj od razu powiem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Z reguły i tak ja nie tworzę oddzielnych styli do tekstów, z tego względu, że po prostu tworzę jeden komponent, który nazywa się styled text i on przyjmuje bardzo dużo propsów i po prostu tymi propsami styluję moje komponenty tekstowe. Jeżeli ktoś śledzi mój kanał, to mniej więcej wie, o co chodzi, natomiast jeżeli nie, to pokażę to w następnym odcinku. To przechodzimy do tego styled title, no i tutaj musimy sobie zaimportować styled, czyli import styled from styled components. W naszym przypadku, tak jak widzicie, tutaj stylujemy h1, więc tworzymy sobie zmienną const styled title, a następnie styled i w naszym przypadku będzie to właśnie h1. Nie dajecie tutaj cudzysłowów, o tym pamiętajcie, tylko właśnie dajemy to nad tabulaturą, dobra, już nieważne, bo się pogrążam. Natomiast nie pamiętam, jak to się nazywa. Musicie mi wybaczyć. No i tutaj w środku możemy pisać te style. Przekopiujmy te style, które napisaliśmy tutaj. Czyli w naszym przypadku to będzie kolor na blue i font size na 78. To sobie zakomentujemy tutaj, żeby po prostu było widoczne, że to nie działa. Czekajcie, musimy to odświeżyć. I jak widzicie, nie działa, ponieważ nie jest to na niebiesko. Wracamy tutaj i wpisujemy to. To jak widzicie, dalej też nie zadziała, ponieważ musimy sobie to wyeksportować. Także możemy to zrobić tutaj. Zapisujemy, a następnie wracamy do komponentu book. No i tutaj importujemy sobie ten styl. Jak to robimy? W taki sam sposób jak importowanie każdego innego komponentu. Czyli import, tutaj jest w nawiasach klamrowych, ponieważ nie było to eksportowane defaultowo. Styled title from, no i tutaj musimy się cofnąć. Jeszcze raz musimy się cofnąć. Następnie przechodzimy do atomów. Dalej oczywiście do book. No i tutaj mamy nasz komponent styled title. Po zapisaniu przechodzimy poniżej. No i tutaj zamiast tego H1 wpisujemy styled title. I jak widzicie, po odświeżeniu to działa. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden błąd. Musimy usunąć sobie tą klasę, ponieważ ona nie jest nam potrzebna. Po zapisaniu, po odświeżeniu strony wszystko działa tak jak powinno, a my możemy przejść do kolejnego odcinka. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.